lecisz, bo zasypiasz ze zmęczenia. Na razie. Na raj miłej gry, dziękuję. A, my jesteśmy po pokonaniu bossa. Okej. Kuźwa. Czy musiałem doprowadzić do tego, że jestem przeklęty? Teraz będę mieć zajebiste przejście w Blighttown. Przede wszystkim powinienem mieć tarczę. Wiem, że bez tarczy mam szybszy roll, ale w tej lokacji, do której się teraz udajemy, czyli do Blighttown, są ci skurwysyni, którzy dmuchają tymi zatrutymi strzałkami. Bez tarczy będę wiecznie zatruty. Z tarczą mam trochę większą szansę na uniknięcie zatrucia. Nie mam pajęczej tarczy. The fuck? Która daje 100% obrony przed zatruciem. A miecz? Miecz... W sumie, jak i tak nie mam tarczy, który daje mi 100% obrony przed zatruciem, to miecz da mi taką samą obronę jak tarcza. I macie linku z gry? What? A, wiem dlaczego. Bo bez nie lubi, jak się w trakcie podłącza nowe urządzenie. Muszę teraz wejść we właściwości, wybrać track z titanium i z powrotem z track z titanium wybrać urządzenie do myśli. I teraz powinien być dźwięk w grze. Tak. Chyba teraz już jest dźwięk w grze. Widzę, bo już teraz OBS przechwytuje dźwięk z gry. Dobra, ale ja idę się jeszcze wysikać ze dwóch.
Okej. Jest. Dobra, jak mam być szczery, to w sumie idziemy teraz do najtrudniejszej lokacji w grze. Bo Blighttown jest według mnie najtrudniejszą lokacją w grze. Jeszcze dodatkowo jak jesteśmy, kurde, przeklęci. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać w tym Blighttown. Aha, one hit kill. Może być i tak. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się wrócić po... Znaczy wrócić... do gargulców, żeby kupić cholerny kamień, który cofa klątwę, bo... Nie wiem, czy będę w stanie przejść Blighttown przeklęty. Szczerze wątpię. I w sumie, skoro i tak będziemy się wracać, to zamiast iść do Blighttown, możemy najpierw iść na Pinwheela. Mimo, że później się trzeba z Pinwheela całą drogę wracać, kurde, i to jest najgorsze, bo w Dark Souls 1 nie ma fast travela aż do po walce z Ornsteinem i Smołem. I to jest straszne utrapienie. Więc może po prostu spróbujmy ogarnąć Blighttown w byciu, przy byciu Glass Cannon prawdziwym. Jeden hit padamy. Można robić TP dopiero jak się pokona Ornsteina i Smoła. Potem jak się uzyska od tej cycatej ten item, który się od niej dostaje, zapomniałem jak on się nazywa. Soul Vessel? O, Soul Vessel. Ornstein, tak. Ornstein is small. Chyba też w sumie najtrudniejsza walka w grze, bo masz dwóch przeciwników na was.
Pojedynczo, proszę. Ale to by się wydarzyło obojętnie tego, czy byłbym przeklęty, czy nie. Muszę odrdzewieć i nauczyć się parować przeciwników za pierwszym razem wszystkich. To jest w sumie chyba najważniejsza umiejętność w tej grze. Jak umiesz każdego przeciwnika sparować za pierwszym razem, to możesz mieć 1 HP i przejść tą grę z 1 HP, bo nikt nie jest w stanie cię dotknąć. Za późno. Zacząłem animację parowania. Szkoda, że nie ma ogniska bliżej. Bo za każdym razem trzeba, kurwa, pokonać tą zajebistą odległość. Au. Nie, tak naprawdę nie przeżywam jednego hitu, bo nawet jak to, że on mnie trafi, to mnie przewróci. W sensie obezwładni. Zanim będzie animacja tego, że moja postać wstanie i napije się estusa, to mnie trutka zabije, więc padam na hita po prostu. On powinien sprzedawać ten kamień, który pozbywa, znaczy, który pozwala zdjąć klątwę. Wtedy byłoby o 90% łatwiej. Bo jeszcze klątwa powoduje, że zbierasz dodatkowy damage na klatę. Ciasto z łajna. Next. Bawimy się w Perygoda. Za szybko. Zabiła mnie trucizna. Tak jak mówiłem. Chyba muszę to zrobić na zasadzie wyjebane jajca, pominąć całe Blighttown, przebiec obok wszystkiego. O ile mi się uda przeżyć w ogóle te przebiegnięcie obok wszystkiego. Dobiec do pierwszego ogniska. Nie walczyć z nimi.
Bo przy mojej klątwie to nie ma sensu. Tylko, że to jest chujowe z jednego powodu, że będę musiał później wrócić do Blighttown i tak jakby przejść te Blighttown na nowo. No, ale później ich będę mieć na hita albo dwa. W sumie i tak ich mam na hita albo dwa. Ale nie będę przeklęty. Nara. Nie! Nie wykonałem skoku, ale przeżyłem jakimś cudem. Nie! Co tu się dzieje? Wystarczyłoby, żebym skoczył, a nie spadł. I byłoby dobrze. To normalne, że po tym jak ci zuszyli tego palca u nogi, to mi ci go szyli? Masz wsze w środku paznokcia. Wsze? Weź pod uwagę, że ja jestem już po prawie litrze whisky. Wytłumacz to bardziej prostymi słowami. No szkurwa jego maś! Znowu to samo. Czemu on nie doskoczył? Przecież skoczyłem w odpowiednim momencie. Spierdalaj. Za chwilę się wkurję, włączę god moda i po prostu dobiegnę do pierwszego ogniska i mam to w dupie. Wycięli ci lewą stronę paznokcia, bo ci wrastała i musieli zaszyć ranę, bo głęboko wrósł. I teraz jak patrzysz na szwy, to widzisz jedną... O Boże, jeszcze toksyny. Pięknie.
to i tak nie żyję. Chyba, że uda mi się jakimś cudem. Nie, to już jest trolling ze strony gry. Jakimś cudem udało mi się spaść w ten jeden piksel, tak? Żeby przepaść przez podłogę. Teraz jak patrzysz na te szwy, to widzisz, że jedna szwa idzie ci przez środek paznokcia. No tak długo jak ci szef nie zdejmą, to tak będzie. Chyba, że ci założyli te szwy, które się same wchłaniają. No to po prostu musisz poczekać parę miesięcy, aż ta szwa tak jakby wchłonie się. Się pytasz, czy tak powinno być. Skąd mam wiedzieć? Nigdy nie miałem wycinanego paznokcia. Spytaj się doktora, jak będziesz następnym razem na zmianie opatrunku. Są normalne szwy. We wtorek ci je będą ściągać. No to jak cię je ściągną, to przestaniesz je widzieć pod paznokciem. Siadaj przy tym cholernym ognisku. Siadaj! Powiedziałem. Nie ma tak być zatrutym siedząc przy ognisku. Ciekawe, czy mogę zginąć siedząc przy ognisku? Au. Coś czuję, że z tą klątwą to będzie droga przez mękę, kurde. Bo psy są na tyle chujowym przeciwnikiem, że ciężko stwierdzić, kiedy on cię zaatakuje. Czyli nie w tą stronę, okej. Muszę sobie przypomnieć, jak się szło dalej, kurwa. Bo zajebiście dawno nie szedłem, nie przechodziłem Blighttown tak, jak się ma je przechodzić. Zazwyczaj biorę ten główny klucz, czy jak się to tam nazywa, ten gift. O. I przechodzę Blighttown od tyłu, tak jakby.
Na pewno nie w tą stronę. On... Ten potwór, który tu jest, strzeże fajnej piromancji. Żelazne ciało? Czy Iron Flesh? Żelazne ciało chyba, no. Ale go trzeba zdjąć albo od tyłu, albo bronią dystansową. Tu się jakoś biegło i jakoś się dało chyba. Kontynuować. Siema. Nie padasz na hita? Coś takiego. Jeszcze pies zeskoczył? Jesus, dajcie mi spokój wszyscy. Gdzie ja jestem w ogóle? Tam chyba trzeba skoczyć? Odpalę sobie bo za chwilę filmik, jak przebiec cały ten Blighttown. I tak chyba zrobię. Muszę sobie przypomnieć, jak to zrobić, bo... Nie chcę all item walkthrough, chcę po prostu ścieżka przebiegnięcia przez Blighttown. Zobacz klipa. No tak, nie w tą stronę. Masz rację, Mails. YouTube. Ciekawe, nie ma żadnego filmiku, który by pokazywał drogę z tego ogniska do następnego. No jak mnie zablokujecie, to chuja zrobię. Nie no, to już próbowałem, to nie wychodzi, czyli na pewno nie w tą stronę, czyli muszę biegnąć gdzieś indziej, no nic, będziemy kurwa biegać na oślep, aż znajdę drogę, gdzie mam biegnąć, bo zapomniałem, gdzie mam iść, kurwa. Na pewno w tą stronę, bo pamiętam, że muszę między tymi dwoma psami chujowymi przebiec. Zeskoczyć na dół. Tu jest ten item. Nie wiem, czy mam jeszcze niżej nie spaść, ale no, może się stać to. Gdzie się chcę dostać? Na poziom 0, czyli tam na dół. Drabina do góry. Jak to się nazywa?
Nie wiem. Blight Town? Cała ta lokacja się nazywa Blight Town. Cienia. Chyba nie tędy. A ja nie wiem, myślisz, że ja pamiętam wszystkie nazwy lokacji? Ja wiem, gdzie się chcę dostać, ale nie pamiętam, jak się tam dostać i to jest najgorsze. Psy są na tyle chujowe, że one atakują na tyle szybko, że się nawet nie da ich. Jak nie zablokujesz ich ataku i go tak jakby nie zestunujesz przez to, że nie zablokujesz jego ataku, to one cię zajebią. One atakują praktycznie non-stop. A ja mam teraz ten problem, że nie pamiętam, gdzie mam iść. Nie pamiętam ścieżki dalej. No, jeszcze pies ze mną skoczył w przepaść. Zajebiście. Nie, to co ty mi właśnie wysłałeś, że możesz użyć skrótu przez tą całą Valley of Drakes, czyli Dolinę Smoków, tak. Ale musisz mieć Master Key, a ja specjalnie go nie wybrałem, żeby iść tą normalną drogą przez Blight Town, czyli tą, którą teraz idę. Normalnie bym szedł tak, jak właśnie mówi ta twoja... ten twój poradnik, żeby iść od tyłu przez Blight Town. Bo jest 300% łatwiej. O! Okej. Okay. Tędy. Dobra. Nie tą drabiną. Nie żyje. Jakimś cudem jeszcze żyje. Jakiś przeciwnik spadł. Nie pamiętałem tej ścieżki po prostu. Bo ta ścieżka jest tak zajebiście pogmatwana. Jeszcze non-stop w ciebie strzelają tymi cholernymi strzałkami. Musisz się non-stop ruszać. Nie możesz się zatrzymywać. Tu też trzeba spaść w odpowiednim miejscu.
Tam jest item w ogóle. Weźmy go. Ciasto z łajna. No zajebiście. To chyba nie jest tutaj. Z tej drabiny przyszedłem. Kur! Wow! Spadłem centymetr w dół. Instakill. Już wiesz, o co mi chodzi? Ten typ na filmie biegnie tak samo jak ja. No ja wiem, że on biegnie tak samo jak ja. Bo najlepszym sposobem na przejście tego jest właśnie przebiegnięcie tego wszystkiego. Tylko trzeba pamiętać drogę. Ale tej drogi nie pamiętam do chuja pana. Podobasz ten filmik. No dobra. Siedź przy tym ognisku. Obejrzmy ten filmik. Będę musiał się tego filmiku nauczyć na pamięć. Do chuja pana. To jest najgorsze. Nie chcę. Chcę od ogniska. Jest ognisko. W tym momencie jest. Wow! Ścisz to. Przed siebie. Minąć te cholerne psy. Minąć ich. Skoczyć na dół. Znowu na dół. A, tutaj jest skrót, okej. Znowu na dół. Minąć tego typka. Już mniej więcej wiem jak. Po drabinie na dół. Przez tą mgłę. Potem jak przejdę przez mgłę. Tu jest drabina. Okej. Drabiną na dół. Jak zejdę drabiną na dół, to drugą drabiną na dół. Tak dawno nie szedłem tą prawdziwą drogą przez Blighttown, że po prostu nie pamiętam jak to przejść. Oglądać tutoriale w Soulsach, no... Śmiej się, kurwa, panie człowieku z Marsa, ale... 99% moich playthrough z Dark Souls jest przejście Blighttown od tyłu. A nie normalnie. Tak jak to... Tak jak muszę to zrobić teraz. Czemu do uja od tyłu? No przez... Jak masz ten klucz... nie wiem czy nie umrę. Umrę. Jak masz ten klucz, który ci pozwala przejść Blighttown od tyłu. O, umrę. Master Key właśnie. To możesz przez Dolinę Smoków tak jakby wejść do Blighttown od tyłu. Czyli tak jakby wejść do Blighttown wyjściem z Blighttown. Jeszcze ja dodatkowo jestem przeklęty. Więc dostaję 100% obrażeń więcej od każdego przeciwnika. Więc wystarczy, że ktoś mnie dotknie i praktycznie jestem martwy.
Jeszcze tylko Calamity Ring. Tak. Jak mam być szczery, to jest chyba w sumie najtrudniejsza lokacja w grze. Bo raz, że twoja postać jest słabo wylewelowana. Dwa, że tu jest pełno tych cholernych skurwysynów, którzy cię zatruwają. Toksyny, no właśnie. Nawet nie zdążyłem się uleczyć. Plus jest taki, że oni się nie respią. Więc już mnie drugi raz nie zatruje, skurwysyn. Daje ten fioletowy mech, leczy z toksyny. Są na tyle mili, że dają item, który cię leczy z tego statusu, który na ciebie nakładają, ale co z tego, że jak masz klątwę, to nawet nie jesteś w stanie na tyle szybko się uleczyć. Dobra, tutaj padłem. Tu jest jakiś zestaw ubrań. Ale chyba jestem za ciężki. Aha. Cholerne komary. Wow, ale mi się udało. Nie, gdzie jest zejście niżej? Tutaj? Tutaj. Zostanę zatruty, trudno, ale chcę dobiec do ogniska, które jest tutaj. Fuck me! Udało się. Ile już wypiłem? Około litra whisky. Kiedy robimy Blighttown plus 8? Litr, ty alkoholiku. Ty,
Ale ten stream trwa od 17. Kiedy robimy Blighttown plus 8, Soul level 1, no hit. Prawdopodobnie nigdy? Albo, nie wiem, za 25 lat? Mamy 5 godzin streama. Nie, to jest 5 godzin od tego momentu. Ale jeszcze było dodatkowe półtorej albo 2 godziny wcześniej przed restartem streama. Bo była burza z piorunami i mi z restartu wyjebało neta. Od 17 do 24 jest 3 plus 4, 7. Więc w tym momencie już jest 7 godzin 18 minut stream. Więc nie 200 ml na godzinę, a... 100 ileś? 150? Ile mamy człowieczeństwa? 18? Dawaj dwa człowieczeństwa. Mniej niż diesel. Gdy działa na ciebie klątwa, nie możesz odwrócić pustki. To czemu ja w ogóle mogę zużyć jebane człowieczeństwo? Mężczyzna się załamał dokładnie. Tu jest item, który możemy wziąć przy okazji. Czy ja mogę mieć więcej niż na przykład buty tego wędrowca? Mogę, okej. Nie mogę mieć tylko hełmu. I tarczy oczywiście. No i nie mogę walczyć z NPC-tem, który się tutaj respi, bo nie mogę, kurwa, odwrócić pustki. Tędy jest wyjście. No to się cofamy i kupujemy kamyczek. Chłopie, wiesz ile teraz zajmie cofnięcie się? To już lepiej iść na tą cholerną tą, tylko musimy sobie założyć tutaj jebany komar. Wydupiaj. Musimy sobie tutaj założyć ten mech, który nas leczy. Fioletowy mech nas leczy z zatrucia. Lepsze niż bieganie pół gry na klątwie. Teraz po prostu trzeba dobiec do następnego bossa, uleczyć się z zatrucia i przejść tego bossa na klątwie.
Mam 4 hile. I prawdopodobnie... Pajączek? Tak. To jest ta cała... O, jak ona się nazywa? Damn boobies. O. Dam abodem. Quillard, właśnie. Kurwa, ta kamera. Za szybko. Muszę się nauczyć perfekcyjnie robić uniki. Tylko jeszcze za każdym razem, jak do niej biegnę, mam tylko 5 prób. Bo po 5 próbach skończą mi się kępki fioletowego mchu. Chyba że... No nie. Bo nie uda mi się przebiec przez te bagno, nie zostając zarażonym. A nie mogę mieć 10 estusów. Więc chyba nadszedł czas na cheaty. Albo na restart gry. Bo nie da się tam dobiec bez zostania zatrutym, nawet z tym pierścieniem, który pozwala się nam szybciej przemieszczać po tych mokradłach, którego chyba zresztą notabene mamy. Mamy zardzewiały żelazny pierścień. Ale nawet z tym pierścieniem nie uda mi się dobiec tam bez zyskań... Zyskania zatrucia. Już jestem zatruty. Jak już jestem zatruty, to po prostu biegnij.
Niech ta lawa zniknie! Do chuja pana! One hit kill! Nie, wątpię, że mi się uda to zrobić z klątwą. Musimy zcheatować sobie kamień na usunięcie klątwy, bo możemy równie dobrze restartować tą grę. Co ja chcę zamienić na kamień usunięcia klątwy? Łajno z ciasta, niech będzie. Teraz jeszcze muszę znaleźć cholernego cheata do tej gry, porowa. Nie wiem, czy jest w ogóle cheat engine do tego, do remastera. Ja wiem, że Purging Stone może być kupiony od Oswalda Skarim, tylko żebym ja się teraz wrócił do Oswalda Skarim, to jest cała ta droga, którą ja teraz pokonałem do tego ogniska, muszę się wrócić. Później się muszę wrócić przez całe lochy, czy tam te podziemia, jak to się nazywa. Tam, gdzie walczyliśmy z tym Gaping Dragonem. Muszę się wrócić aż przed Capre Dimona, później przed Taurusa, zejść na dół, wrócić się do katedry, wejść do góry, gdzie walczyliśmy z gargulcami i tam jest ten cały Oswald. Zanim ja tam dojdę, to minie 4 godziny. To nie ma sensu. Sama podróż do tego całego Undead Merchant Female. O, do niej będzie ze 3 godziny zamiast 4 godziny podróży. Bo ona jest na wejściu do Undedberg? Nie, jak się nazywają te podziemia. Dalej lepiej. Chcesz teraz przez 5 godzin oglądać mnie, bo ja wątpię, że to zrobię za pierwszym razem i w 3 godziny się tam wrócę. Więc chcesz teraz oglądać 6 godzin, jak się wracam do kupca, po to, żeby, nie wiem, jeszcze przy tym kupcu przez godzinę farmić na to, żeby uzbierać na ten kamień? Nie, no właśnie.
Tylko widzę, że to mi nie pozwala usunąć klątwy z siebie. I ten swap. Oczywiście i ten swap nie działa. Nie oszukuj, nie wolno. Ty się wkurwiałeś na Dark Soulsy, to zostawiłeś się na prawie miesiąc, by po miesiącu zrobić bossa za pierwszym razem. Co innego jest zrobić bossa za pierwszym razem, a co innego jest być w takiej sytuacji, jak ja jestem teraz. Że muszę stracić z 5 godzin, żeby wrócić się do Oswalda z Karim, który jest po gargulcach, żeby zdjąć z siebie klątwę. Żeby później przez kolejne 5 godzin wrócić do miejsca, w którym jestem teraz, liczyć na to, że po drodze znowu nie złapię klątwy. Równie dobrze mogę zrestartować grę. Wyjdzie na to samo praktycznie. Jedyne co chciałem zrobić, to usunąć z siebie klątwę i tyle. Albo aż tyle. Działa klątwa, okej. Okay. Tylko, że ja już nie mam klątwy. Może muszę wyjść z gry i wczytać na nowo. Ach.
tylko że ja nie mam klątwy. Gro. Czyli dalej nie zdjąłem tej flagi z siebie. Mimo, że nie mam już klątwy na sobie. Zabij się, to przeładuje postać. W sumie... Czy nie łatwiej przyzwać kamień oczyszczenia? Nie wiem jak! Bo w sumie nigdy nie przy... Nie respawnowałem itema. Tylko, że zaś stracę dwa... Humanity, dobra, no ale... Niech mnie zabije ten gość tutaj, to będzie te dwa Humanity tutaj. I się zrespię z klątwą? Nie. Okej. Tylko czy ja mam... Odpowiedź jest, czy ja nadal mam flagę. Tak, dalej mam flagę, że działa na mnie klątwa. Więc muszę podmienić jakiś item. Na przykład lornetkę. Czy cokolwiek innego na item, który... Żeby zamienić to na... Ten kamień oczyszczenia. Nie mam klątwy, ale gra dalej twierdzi, że mam klątwę. Tu właśnie o to chodzi. Chyba, że to nie jest to. Ten cheat engine. Nie do końca chciałem zamknąć podgląd mojego Twitcha, bro. Znaczy... Panem kontrolny twórcy, o tak nie wiem, co chodzi. Chyba więcej czasu spędzę po prostu na tym. Zobacz sobie tutaj. Już pobrałem coś innego, ale pytanie, czy to jest to.
jest, kurwa. Ile tu jest... Ale bez tym za bardzo najebany. Jeden swap. No bo nie ogarniam, co się dzieje, kurwa. Jego się nie da aktywować. Czyli w sumie jedyne, co mogę zrobić, to dać sobie god moda, pokonać tego jebanego bossa. No to równie dobrze mogę restartować cały ten run. Co, jak teraz użyję kości powrotu? Okej. Okay. To możemy to zrobić w ten sposób. Tylko teraz jeszcze muszę mieć 6000 dusz. Zanim to zrobię, to spróbujmy w ogóle, czy ja dalej jestem przeklęty. Dalej jestem przeklęty, okej. Okay. Teraz jeszcze się trzeba dostać z powrotem do tego kurwa Oswalda i nie zginąć.
Dobra, jesteś internet sam, to w tył robimy. Spoko. Mi się udało scheatować teleportowanie do tego gościa. Bo jeszcze muszę kupić ten cholerny kamień. Okej, zdjąłem z siebie klątwę. Jakoś, nie wiem jak. Czy mogę jeszcze jeden kupić? Mogę, nie muszę. Ale mogę. Będę umiał go łatwiej zduplikować później. On 3000 kosztuje. Nie 6000. Dobra, i teraz znowu Last Bonfire. Light down. Cool jak domain? Nie, nie, chyba nie cool jak domain. Blight tam swamp bonfire? Chyba to. Pustkę. Rozpal. Teraz jeszcze poczekamy, aż najedzie na mnie ten NPC, który tu zawsze najeżdża graczy. Mildred, no właśnie. Chodź do tatusia. Jezu, ręką się strasznie ciężko paruje z tego co widzę. Miałem wrażenie, że jest łatwiej niż normalnie. Bez animacja dłuższa.
to zrobiłem, że nie znalazłem wejścia. Jesus. Dwie głowy to nie jedna. Okej. No znajmy, że ostatniej godziny po prostu na streamie nie było. Godziny. Ostatnich kurwa 3 godzin. Teraz musimy wyjść z Blighttown, co jest większym wyzwaniem niż nam się wydaje. Ale to zrobimy następnym razem, bo ja już mam dość na dzisiaj. Zwłaszcza po tej godzinnej sesji próbowania usunięcia flagi z postaci. Wiem, że tu jest chyba ukryty bonfire. Nie tu. Niżej? Chyba trzeba zaskoczyć niżej. Tutaj. Zdupiaj. 32 tysiące dusz. Następny level. No upier... wypierdzielaj. 40 siły. Teraz jedziemy zwinność. A masz 38 level. Dobra. Tymczasem ja dziękuję za uwagę.
widzimy się prawdopodobnie dzisiaj, tylko po godzinie 18. Dobranoc.